Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w piątkowej porannej rozmowie telewizji w Polsce.pl i od razu powiem, że mała niespodzianka. Dzisiaj nie będzie z nami polityk, dzisiaj będzie z nami sędzia. I były polityk, i były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Bardzo serdecznie witam pana sędziego. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie sędzio, spotykamy się dzisiaj w takiej formule nieco innej niż w piątkowe poranki. Dlatego, żeby porozmawiać o sprawiedliwości, właśnie o sądownictwie, wokół tego bardzo, bardzo dużo kontrowersji, komentarzy i tak dalej, ale też i nie tylko chodzi mi o ustawę o Sądzie Najwyższym, o którym już rozmawialiśmy. Bardziej interesuje mnie kwestia już taka techniczna. Mieliśmy 21 grudnia Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła prawomocny wyrok na, no dość powiedzieć bandzior to mało, mężczyzna zadał swojej małżonce kilkanaście ciosów nożem, kilka innych bardzo ciężkich zarzutów również prokuratura. Sąd w pierwszej instancji w Kielcach skazał go, sąd apelacyjny w Krakowie utrzymał ten wyrok, a Sąd Najwyższy uchylił ten wyrok. Dlaczego? Ano dlatego, że uznał, że sędzia, który w pierwszej instancji orzekał w tej sprawie, był delegowany z sądu rejonowego, no a to linii orzeczniczej podobno się nie podoba. Życie tej osoby, ofiary, która przeżyła cudem, jak stwierdzili biegli, atak tego nożownika, można powiedzieć, że gehenna zacznie się od nowa, bo ten proces musi ruszyć od nowa. Według państwa polskiego ten człowiek jest po prostu oskarżony, jest, ale ciągle niewinny. Tylko powiedzieć, że dostał 15 lat kary pozbawienia wolności. I zaczynam się zastanawiać, panie sędzio, jest pan sędzią, byłym ministrem, wiceministrem sprawiedliwości, czy to jest powód wystarczający do tego, żeby taki wyrok uchylić? No wydaje mi się, że nie, chociaż oczywiście nigdy nie orzekałem w sądzie karnym. Wiem, że tam są, no, procedura karna jest dużo bardziej sformalizowana, bo też i idzie o najwyższe wartości, o zdrowie, o wolność, więc ten pewien stopień formalizmu jest uzasadniony. Ale znowuż, tu nie chodzi o coś, co obiektywnie mogłoby wpływać na prawo do rzetelnego procesu, nawet największego. Większy zbrodniarz ma prawo mieć taki proces i jesteśmy narodem cywilizowanym i nasz system sądownictwa również powinien takie prawa gwarantować i gwarantuje. Przy czym to, czy ustawodawca w sposób wyraźny, czy może dla niektórych niewystarczająco wyraźny napisał przepisy dotyczące delegacji sędziów do sądów wyższej instancji, to naprawdę w żaden sposób na uprawnienia oskarżonego, ale też i na uprawnienia pokrzywdzonej. W tym wypadku no, kobieta omal nie zginęła z ręki tego mężczyzny, żona bodajże. Tak. No cóż wspólnego z tą bulwersującą sprawą ma to, czy minister sprawiedliwości, który ma uprawnienie do delegowania sędziów, udzielił delegacji w formule na czas pełnienia funkcji, na pół roku, na rok, czy na czas nieokreślony. No, gdzieś znajmy proporcje. I no, jest rzeczą oczywistą, że ustawodawca, przyjmujemy założenie racjonalności prawodawcy, bo obydwa jesteśmy prawnikami, bez tego niepodobna byłoby interpretować przepisów, nic nie dałoby się ale no, wiemy, że te przepisy czasem nie są precyzyjne. I no, po to są sędziowie, po to są prawnicy, ażeby no, ostatecznie sędziowie nadać tym przepisom rozsądną treść. I no, tam nie siedzą automaty, tam siedzą ludzie z krwi i kości, którzy powinni patrzeć oczywiście na procedurę, na uprawnienia oskarżonego, ale też na wydźwięk społeczny takiej decyzji, na dobro wymiaru sprawiedliwości i uprawnienia pokrzywdzonego, no, w tym wypadku tej kobiety. No, myślę, że każdy człowiek, w tym każdy uczciwy prawnik, no powie, coś tu jest nie tak. No to jak porównywanie mrówki ze słoniem. No, przewinienie ewentualne, nie wiem, ministra sprawiedliwości, bo może niewystarczająco precyzyjnie oznaczył, jak deleguje tegoż konkretnego sędziego, a z drugiej strony wiele lat ponownej gehenny tej kobiety i kosztów też dla podatnika. No i tego wszystkiego, co się wiąże z powtórzeniem procesu karnego. Ja chciałem tylko powiedzieć, że kiedy ta sprawa była rozpatrywana w drugiej instancji w sądzie apelacyjnym w Krakowie, który w pełni utrzymał wyrok pierwszoinstancyjny, to też była podnoszona kwestia tej delegacji i sąd apelacyjny w Krakowie no uznał, że no,
to nie ma to wpływu, prawda, na wyrok i wysokość i tak dalej. Panie sędzio, przejdźmy dalej do kolejnej kwestii, już dotyczącej pana środowiska sędziowskiego. Ono jest też podzielone, ale chyba zgodzimy się, że każdy sędzia, albo prawie każdy sędzia, chce po prostu normalnie pracować. Pracy macie bardzo dużo, z roku na rok więcej. Procedury, nie procedury, oczywiście ilość spraw, która też zasypuje polskie sądy, jest gigantyczna. Ale czytam sobie no wpis pana sędziego Stanisława Zabłockiego, nieco już może dzisiaj zapomnianego, ale to sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku 2016-20, prezes Izby Karnej, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. I oto pan sędzia Zabłocki w stanie spoczynku pisze taki gorzki bardzo list, jeśli chodzi o po prostu polityków opozycji, wprost do nich wskazuje, którzy, no, godząc się de facto na nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, zostawili ich trochę samych sobie, tych sędziów. Podobne głosy płyną z tego środowiska, niestety skrajnie upolitycznionego, zbuntowanego sędziów, ale to jest chyba pewna refleksja, pewien moment, w którym część tych sędziów chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, mogła zacząć myśleć, ja bo może zaczyna wracać po prostu tam refleksja, że tak naprawdę ktoś tych sędziów wykorzystał zwyczajnie w takiej politycznej walce. Znaczy, wydaje mi się, że ta refleksja jest dość powszechna. Mhm. Niestety albo stety, no, samoświadomość też jest ważna. Po obydwu stronach tej barykady, o której pan redaktor wspomniał, bo ci sędziowie, którzy poparli zmiany i poparli kosztem, no, ostracyzmu często środowiskowego i różnych nieprzyjemności, te reformy też się czują osamotnieni, można by powiedzieć, bo tej reformy nie ma. No, nie oszukujmy się. Pan redaktor zresztą też o tym pisał. No, ci sędziowie, którzy tak blisko z politykami opozycji byli, że gdzieś się tam gościli na Pomorzu ostatnio, przecież te obrazki widzieliśmy, a wcześniej z Sejmu wychodzili razem. No, być może do nich też dociera to, że no, jakby decyzje polityczne są decyzjami politycznymi i sędziowie są tylko przedmiotem tych decyzji politycznych. Jeżeli komuś się wydawało, no, tym liderom tej zrewoltowanej części środowiska, że to oni teraz będą ustalać zasady i to oni będą decydować o tym, jak ma wyglądać polskie państwo, jak ma wyglądać polskie sądownictwo, kto ma rację w sporze o praworządność, no to teraz się budzą, no, jest to na pewno gorzkie dla nich. No, pan sędzia Zabłocki, myślę, że dobrze oddaje stan ducha przynajmniej części tego zrewoltowanego środowiska sędziowskiego. Proszę wybaczyć to porównanie, ale jeżeli powiem o swojej grupie, tak, tych sędziów, którzy poparli reformy, myśmy nigdy nie mieli uroszczeń do tego, ażeby decydować o tym, jak będzie wyglądało sądownictwo. Jakby oddajemy cesarzowi co cesarskie. Politycy są od ustalania polityki. Wydaje mi się, że no, moi byli koledzy typu Krystian Markiewicz, Waldemar Żurek czy Igor Tuleja zapomnieli się i wydawało im się przez pewien czas, może już zaczynają trzeźwieć, że to oni będą rozgrywać. No, nie taka jest rola sędziów. No, myślę, że to jest bardzo dobra konkluzja i do tego listu, i do tej. O samej ustawie rozmawialiśmy, mamy tu podobne zdania. To też dość ciekawe, że czy sędziowie, którzy poparli reformy, czy ci, którzy nie poparli, i ci dziennikarze, którzy też o tym pisali, nagle wszyscy znaleźliśmy się trochę w jednym froncie. To pewien paradoks, ale tak. Polityka składa się z paradoksu, a my rzeczywiście patrzymy na to. Chyba nie myśleliśmy, panie redaktorze, przepraszam, że wszedłem w słowo, że będzie, moglibyśmy się podpisać pod sędziami. Pod słowami pana sędziego Zabłockiego. Uderzające, prawda? No właśnie, zostawmy na chwilę tę Izbę Karną, przed nami poprawki w Senacie, chyba się zgodzimy, że będą tam różne potworki prawne, jak pamięta pan w wakacje, kiedy tam były zapisy do tej
nowelizacji, która jest teraz znowu nowelizowana, żeby wyrzucać sędziów, tam ustawami zmieniać wyroki i tak dalej. Zasłona milczenia. Jedna ważna kwestia, sędzia Gonciarek, przywrócony do pracy przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, i czytałem ustne to uzasadnienie pani sędzi, tej samej pani sędzi, która zresztą przywróciła do pracy sędziego Tuleję. Można lubić, nie lubić sędziego Gonciarka, zgadzać się z nim, nie zgadzać. No Izba powiedziała, temat zamknięty. Uderza mnie natomiast taki publicystyczny ton w wypowiedziach pani sędzi a propos uzasadnienia tej sprawy i w ogóle taka publicystyka, która, mam wrażenie, opanowała Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Nie ma pan takiego wrażenia? No oczywiście, że trudno nie mieć takiego wrażenia. Do Sądu Najwyższego, który przez lata składał się z różnych sędziów, lepszych, gorszych, o różnych pewnie też sympatiach, których nie powinni manifestować, ale przecież je mieli. No raczej wszyscy trzymali się pewnych zasad. No to jest sąd i to do tego Sąd Najwyższy, więc szlachectwo zobowiązuje. My się nie bawimy w tanią albo nawet wysublimowaną publicystykę, bo to nie jest nasza rola. My jesteśmy sędziami, my się wypowiadamy w swoich orzeczeniach, możemy się wypowiedzieć mocno w ustnych motywach czy w uzasadnieniu pisemnym, ale jakby trzymając się ram prawa. No ale rozmawialiśmy tutaj w tym studio z panem redaktorem swego czasu na temat działalności publicystycznej pana sędziego Matrasa z Izby Karnej Sądu Najwyższego, opierania się na materiałach dziennikarskich jako na kluczowych materiałach dowodowych. No cóż, zaraza się szerzy. Przykre, że ledwo powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej i już te mało, myślę, poważne praktyki, które mogliśmy obserwować w Izbie Karnej, zaczynają się udzielać sędziom Izby, która dopiero co powstała, i świeżym sędziom, no bo właśnie pani sędzia, o której pan redaktor wspomniał, jakkolwiek pewnie jest wybitnym naukowcem, nie jestem karnistą, nie mnie to oceniać, no to sędzią jest, nie wiem, ze dwa lata, z rok, no to... Przy tej okazji może pani, no bo to jest losowanie sędziów, prawda, do tych spraw, no, tak jakoś... i sędziego Tuleję wylosowała i teraz wylosowała sędziego Gonciarka. Ja bym zagrał w Totka. Z tym losowaniem, tak. Zagrałbym w Totka. Panie sędzio, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Czy prezydent uhonoruje pana profesora Jana Majchrowskiego, byłego sędziego Izby Dyscyplinarnej, no człowieka, o którym wielokrotnie już rozmawialiśmy, pisze o nim nieraz, człowieka, który po prostu zrzekł się urzędu sędziego właśnie w proteście przeciwko manipulacjom wobec Izby, w której pracował, orzekał. Wspaniała inicjatywa, między innymi pana sędziego, wiele podpisów, 700 podpisów, złożona sprawa do pana prezydenta. Jak pan ocenia szansę? My oczywiście żadnej presji na panu prezydencie nie wykonujemy. Trudno by było. Powiem tak, skoro jestem jednym z inicjatorów tej inicjatywy uhonorowania pana profesora Jana Majchrowskiego, to jest oczywiste, że uważam, że po prostu, cytując klasyka, jemu się to po prostu należy. Ale oczywiście pan prezydent, jego doradcy, członkowie kapituły takiego czy innego orderu czy odznaczenia państwowego mogą podzielać moje przekonanie i 700 innych osób, a myślę, że takich osób, które podziwiają profesora Majchrowskiego, jest daleko więcej niż 700 osób. No ale mogą mieć również inne przekonanie. W mojej ocenie profesor Majchrowski swoją postawą, w tym gestem, o którym pan redaktor wspomniał, no postawił się trochę w roli symbolu. Symbolu niezgody na zło, niezgody na jakieś udawanie. No i łamanie niezawisłości sędziowskiej również. Tak, po części, i niezgody na to, żeby ograniczać suwerenność państwa polskiego. Kim jest prezydent Rzeczypospolitej? Strażnikiem suwerenności i gwarantem. Drodzy państwo, trzymamy kciuki za tę sprawę. Naprawdę, ja również osobiście podpisałem się pod tym listem, mogę powiedzieć, wielu dziennikarzy, prawników. Trzymamy za to kciuki. Pan sędzia Łukasz Piebiak, bardzo serdecznie dziękuję, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, kończymy szybciutko, bo już troszkę po czasie, a po króciutkiej przerwie magazyn bez spiny zapraszam oczywiście ja i Konrad Hryszkiewicz. Po krótkiej przerwie. Dzięki.